Witam. Chciałam dzisiaj Wam pokazać cokolwiek z dostępu do logiki, a dokładniej sprawdzenie, czy określone zdania logiczne są prawdziwe, czy też nie. Oczywiście opieramy się jak zawsze o symbolikę tutaj stosowaną tych funktorów, czyli tych jakby elementów, które stoją przy pewnych zdaniach. Tu mamy negację, czyli zaprzeczenie. Tutaj jest koniunkcja, czyli prawda jest wtedy, kiedy mamy oba zdania prawdziwe. I teraz tak. Tutaj mamy alternatywę, czyli jedno zdanie lub drugie zdanie wystarczy, żeby było prawdziwe, żeby alternatywa była prawdziwa. Tutaj mamy wnioskowanie, czyli z jednego zdania wnioskujemy o drugim zdaniu, czyli implikujemy. Tutaj mamy równoważność między dwoma zdaniami, które w równoważności wymóg, żeby oba zdania były prawdziwe lub oba fałszywe. Tutaj wszystko mamy, zobaczcie, ładnie rozpisane i na tej tabelce będziemy sobie bazować, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy określone zdanie jest prawdziwe, czy też nie. I teraz tak. Pierwsze zdanie, które ja Wam chciałam pokazać, jest tego typu, że jedno zdanie lub drugie zdanie i na podstawie tego zdania możemy wnioskować, że zdanie P. Wydaje się to całkiem dziwaczne, trudne w pierwszym momencie, jeżeli się spotykacie z takim zadaniem, ale jeżeli rozwiążemy to etapami, jak najbardziej powinniście sobie poradzić. P lub Q. P to jest, powiedzmy, to są te wartości, Q to są te wartości. Jeżeli wiemy, że P lub Q, to wnioskujemy z tego elementy tego typu. Zobaczcie, etapami. Po pierwsze, rozwiążemy, co wychodzi z tego elementu P lub Q, czyli z alternatywy między zdaniem P lub zdaniem Q. I teraz tak, jeżeli prawda jest rozpisana jako jedynki i zera i mamy zapisane wszystkie cztery warianty możliwych wartości między P i Q, to wiemy, że wtedy jest alternatywa prawdziwa, kiedy choć jedno ze zdań jest prawdziwe. Dlatego tu jest jedynka. Tu występuje choć raz jedynka, to alternatywa jest prawdziwa. Wystarczy jedno ze zdań, żeby było prawdziwe, żeby alternatywa była prawdziwa. Jeżeli teraz mamy dwa zdania fałszywe, to nie ma możliwości, aby w tym momencie u nas alternatywa była prawdziwa. I jedna jest sytuacja taka, że na alternatywę nazwaną P lub Q nazywamy jakimś dowolnym, na przykład dla wygody symbolem R. Wy możecie nazwać K, A, B, C, jakkolwiek Wam to będzie w głowie siedziało, mówiąc wprost. To jest tylko kwestia taka praktyczna. I teraz my będziemy sprawdzać, jeżeli ten elementy R, które są wynikami alternatywy z tych dwóch zdań, pytamy, czy R implikuje w tym momencie P i za każdym razem wychodzi nam jedynka, czyli czy takie zdanie jest w tym momencie całe, prawdziwe. Jeżeli wyniki R wyglądają następująco i one mają postać 1, 1, 0, 0, a P przyjmuje w tym samym układzie to, co było przed chwilą, dwa razy jest jedynka i 0, to pytanie, czy R daje P. I całe to w tym momencie implikowanie jest prawdziwe. Czy z prawdy może wynikać prawda? No tak. Czy z prawdy może wynikać prawda? Powtórzenie sytuacji tak. Ale czy z prawdy może wynikać fałsz? Nie sądzę, czyli tu jest zero. Ale czy z fałszu może wynikać fałsz? Tak. I w tym momencie mamy koniec tego wnioskowania, bo jeżeli R to jest właśnie alternatywa P i Q i teraz z R-a ma wynikać P i nie za każdym razem wyszła jedynka, to oznacza, że całe takie zdanie, twierdzenie jakieś logiczne nie jest prawdziwe, dlatego mówimy, zdanie jest fałszywe. Zdanie oczywiście logiczne jest fałszywe, jeżeli chcemy pełniejszą odpowiedź. Drugim przykładem, który ja Wam chciałam tutaj pokazać, jest jak to czytać. No najważniejsze, że to jest alternatywa, to jest to lub, bo to o taki symbol mi chodziło, między P a zaprzeczeniem, tutaj zobaczcie czego, koniunkcji. Wydaje się to w ogóle trudno do odczytania, jak to odczytać, co to jest w ogóle, czy to alternatywa, czy koniunkcja jakichś implikacji. No zobaczcie, najważniejsze jest to, że to jest lub,
to w środku, między jednym elementem a drugim elementem. I żeby dojść do środka, to najpierw muszę mieć negację, czego tutaj mamy koniunkcji. I teraz najlepiej sobie zrobić to, co jest w środku. Tutaj mamy koniunkcję między Q i P. Czy my sobie zrobimy P i Q, czy Q i P, tu akurat jest przemienność, naprawdę się tym nie przejmujcie. I jak wiemy, tutaj mamy, jak mówiłam, koniunkcję. I żeby koniunkcja była prawdziwa, tutaj zobaczcie jeszcze raz, koniunkcja jest czytana, to jest P i Q, czyli dwa zdania, one w tym momencie... Tak jak ludzie często to tłumaczą, musi być mnożenie. To jest jakby wynik mnożenia. Jeżeli jedno zdanie jest prawdziwe i drugie jest prawdziwe, to wszystko jest w porządku. Ale jeżeli jedno ze zdań jest prawdziwe, a drugie jest fałszywe, no to wynikiem tego może wyjść jakby tylko fałsz. Czyli cała jakby koniunkcja jest fałszywa. I to nieważne, czy pierwszy wyraz, czy drugi wyraz, ale któryś z nich jest fałszywy, to takie wnioskowanie jako koniunkcja jest fałszem. Jeżeli mamy dwa fałsze, to równocześnie mamy i fałsz, czyli razem daje nam to fałsz. Teraz zwróćcie uwagę, ja to nazywałam, że to jest literka R, bo tak zazwyczaj się stosuje PQR w logice, czyli kolejną literą nieużywaną jest R, to są wyniki R, a my w tym momencie potrzebujemy zaprzeczenie, czyli negację tego elementu, który ja nazwałam R. Czyli zaprzeczenie R to są znaki przeciwne do tych, które była. Czyli była jedynka, mamy 0. Było 0, będzie jedynka i pozostałe elementy są przepisane. Czyli teraz mamy powiedzmy tutaj teraz sobie sprawdźmy, żebym je nie pomyliła. Dobrze, mówiłam. Alternatywa między P i zaprzeczeniem R. Czyli tu mamy P, a tu mamy zaprzeczenie R. I teraz kolejnym elementem, już tak powiedzmy w wersji skróconej i uproszczonej, tak wyglądały nasze wartości P, tak zaprzeczone elementy R i teraz alternatywa. Alternatywa mówi nam zawsze o tym, że wystarczy choć jeden element prawdziwy, żeby cała alternatywa dawała nam wynik prawdy. Czyli 1 i 0 da nam 1, 1 i 1 jako alternatywa między tymi dwoma zdaniami prawdziwymi, obu naraz tu akurat, daje nam 1. Ale gdy choć tutaj już się pojawia jedno zdanie fałszywe, to cała alternatywa jest prawdziwa. I tutaj jest oczywiście powtórzenie i zwróćcie uwagę, jeżeli wszystkie, powiedzmy, elementy na końcu naszego liczenia są jedynkami, nie ma choćby ani jednego zera, to my możemy mówić, że całe takie zdanie, które na początku badaliśmy, jest zdaniem prawdziwym. Kolejny przykład, który mogę Wam pokazać, jest tutaj, no właśnie jak to odczytać, to jest bardzo takie może w pierwszym momencie trudne do przeczytania, ale zobaczcie, gdzieś tam w środku, najbardziej na zewnątrz, tak bym mogła powiedzieć, na samym końcu jest w tym momencie równoważność jakichś zdań. I pierwszym elementem zdania jest to zdanie, a tutaj jest drugie zdanie. To są zdania, jakbym powiedziała, po swojemu złożone. I pierwszym zdaniem jest, zwróćcie uwagę, negacja czego? Alternatywy. A tutaj drugim zdaniem jest zaprzeczenie, czyli negacja zwykłego zdania P. Więc dobrze by było najpierw zacząć znowu od tego samego środka. Możecie robić to etapami jak Wam wygodnie. Ja wolę od środka i wtedy jest to prościej i dopiero potem możecie robić swoim sposobem. Najpierw prostym sposobem zawsze, żeby umieć coś bardziej skomplikowanego. Czyli w tym momencie alternatywa znowu, czyli nasze lub. Czyli albo jedno musi być prawdą, muszę tu uważać na słowa, żeby cała alternatywa była prawidłowa. Czyli jedno ze zdań jest prawdziwe, daje nam to wynik prawdziwy. Jeżeli choć jedno ze zdań jest prawdziwe, prawda jest. Tutaj jest sytuacja taka sama i nieważne, które ze zdań, pierwsze czy drugie, jest ta przemienność. I teraz widzimy, że tu wychodzą nam jedynki, a jeżeli oba zdania są prawdziwe, to cała alternatywa jest fałszywa. I teraz, jeżeli nazwiemy sobie naszą alternatywę znowu symbolem, na przykład R albo S, co byście nie chcieli wziąć, a potem mamy to zaprzeczyć, jak widzicie, to zaprzeczeniem R to są symbole odwrotne. Z jedynki robimy 0, a z 0 robimy 1. I teraz drugim elementem jest zaprzeczenie P, czyli
tych elementów, które tutaj są. Czyli musimy teraz badać, czy zaprzeczenie R-a jest równe zaprzeczeniu literki P. A więc jeżeli P, czyli zwykła typowa negacja, z jedynki przechodzimy na 0, a z 0 na jedynkę, to w tym momencie wiemy, jak wygląda zaprzeczenie P, wiemy, jak wygląda zaprzeczenie R i pytanie, czy mamy dokładnie te same symbole, mówiąc prosto. Bo równoznaczność, równoważność, przepraszam, oznacza, że mamy dokładnie, mówiąc tak prosto, te same symbole. 0 i 0, no to mamy jedynkę. Jeżeli mam dwa takie same elementy, to jest jedynka, ale gdy choć jeden, po prostu ten, oba elementy się między sobą różnią, mamy 0. Więc jeżeli tutaj mam dwie jedynki, to jest to, te dwa zdania są sobie równoważne i ta równoważność jest prawdziwa, tak bym powiedziała. Czyli w tym momencie powiemy sobie, że tutaj ta równoważność, całe to zdanie, które na początku sobie analizowaliśmy, jest zdaniem fałszywym, ponieważ choć w jednym z elementów pojawia się 0 w tym ostatecznym rozrachunku tej naszej równoważności zdań. Więc ostatnim przykładem, który Wam chciałam pokazać, jest w tym momencie, no właśnie co? Koniunkcja jednego elementu i drugiego elementu. Pierwszym elementem jest implikacja, czyli jakieś wnioskowanie, że z literki P przechodzimy w literkę P, a drugim elementem jest to, zobaczcie, negacja czego? Tutaj, jeżeli ja nie mylę, to koniunkcji, czyli tego powiedzmy I. Tu mamy, jeżeli P to Q, a tu jest I. P i Q. I teraz możemy czy zacząć od tego elementu, czy zacząć od tego elementu, to od nas zależy. To już w tym momencie kolejność nie ma większego znaczenia. I teraz tak, jeżeli mamy P i Q, to tutaj nasza koniunkcja musi być prawdziwa, gdy oba zdania są prawdziwe i są jedynką. Czyli tylko w przypadku, gdy mamy dwie jedynki, koniunkcja jest prawdziwa, a gdy jedno ze zdań jest, choćby jedno ze zdań jest prawdziwe, przepraszam, fałszywe, czyli jest równe 0 matematycznie, to my mówimy, że w tym momencie jest 0. Pamiętajcie, koniunkcja jest jakby odpowiednikiem naszego takiego matematycznego mnożenia, a alternatywa jest jakby odpowiednikiem dodawania. Tak łatwiej jest to zapamiętać. A więc w tym momencie tutaj widzimy, że mamy 1 i reszta 0 i jeżeli my potrzebujemy zaprzeczenia takiej koniunkcji, to mamy zdania przeciwne, czyli z jedynki robimy 0, z 0 robimy jedynkę. Jeżeli koniunkcja była symbolem R oznakowana, to zaprzeczenie tej koniunkcji to jest fala R, czyli zaprzeczenie koniunkcji, negacja koniunkcji, jeszcze mówiąc bardziej poprawnie. I teraz, jeżeli mamy wnioskowanie P, z P wnioskujemy Q i to ma być w tym momencie koniunkcja z zaprzeczeniem literki R, no to rozważmy sobie samą tutaj tą wnioskowanie, czyli implikację. Jeżeli implikacja ma być prawdziwa, to z prawdy może wyjść prawda, i to jest zdanie, czy implikacja możliwa, prawdziwa, logiczna i sensowna. I tak samo z fałszu może wyjść prawda, to jest wszystko dobrze. Ale z prawdy równocześnie może wyjść fałsz i to w tym momencie jest jakby niepoprawne. I z fałszu może wyjść fałsz i to jest prawdziwe. Czyli zwróćcie uwagę, że może tak łatwiej jest zapamiętać. Implikacja jest prawdziwa, po pierwsze, w przypadku, gdy to, co wnioskujemy, ten wniosek jest prawdziwy, zwróćcie uwagę, tu jest jedynka i tu jest jedynka, i gdy z fałszu wynika fałsz. No to jest w tym momencie bardzo możliwe, tak nawet w życiu, że z prawdy może wynikać prawda i to jest prawdziwe, ale z fałszu też może wynikać fałsz i to też jest prawdziwe. Tylko w przypadku, gdy z prawdy wnioskujemy jakieś zdanie fałszywe, to nie ma mocy twórczej, to jest po prostu kłamstwo, mówiąc bardzo tak codziennie. Jeżeli taką implikację, takie wnioskowanie oznaczymy symbolem S, to w tym momencie musimy sprawdzić, czy zestawienie tych wyników S,
z tym wnioskowaniem, jakie uzyskaliśmy na podstawie negacji R, możemy mówić, że taka koniunkcja jest w tym momencie prawdziwa. A więc zestawiamy literkę S i jej możliwe wyniki z wynikami R zaprzeczonego, czyli negowanego, i pytanie, czy taka koniunkcja, czyli ten symbol I, jakby strzałka w górę, za każdym razem wychodzi prawdziwa. Jeżeli mam koniunkcję, to ona jest, jak mówiłam, jakby elementem mnożenia, czy powiedzmy odpowiednikiem mnożenia w zwykłej matematyce. Czyli nie może być tak, że prawda i fałsz funkcjonują równocześnie, to nie jest możliwe. Jeżeli jest fałsz w pierwszym zdaniu lub w drugim, to jest fałsz, ale jeżeli mamy dwa zdania prawdziwe, to taka koniunkcja jest prawdziwa, czyli jedno zdanie i drugie zdanie jest prawdziwe i tutaj jest to powtórzenie. Wszystko jest, no wyszło nam inaczej. I teraz tak, żeby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, te pora tutaj początkowe bazujące na symbolach P i Q, czy jest to zdanie prawdziwe logicznie, czy fałszywe, to my w tym momencie musimy uzyskać w odpowiedziach tych końcowych same jedynki. A niestety pojawiło się raz i dwa, czyli w dwóch spośród czterech odpowiedzi zdanie fałszywe, a w tym momencie możemy powiedzieć, że całe to zdanie, które badaliśmy w tym elemencie czwartym, jest traktowane przez nas jako zdanie fałszywe. Ja tutaj tego akurat nie mam w odpowiedzi, tutaj zapisane, ale musicie zobaczyć, jak na poprzednich przykładach analizowałam. Tu powinny być same jedynki, żeby takie zdanie, które sobie zakodowaliśmy po kolei z literkami S i R, czyli to zdanie było prawdziwe.